Kłaniam się, dzień dobry. Szanowni Państwo, dziś króciutko i syntetycznie, bo to czas dla nas wszystkich taki niezwykle pracowity. W czasie nadchodzących świąt Wielkiej Nocy, które zwyczajowo spędzamy oczywiście w gronie najbliższych, w szkołach i przedszkolach organizujecie Państwo uroczystości szkolne i przedszkolne, których właśnie celem jest wprowadzenie, czasem ugruntowanie, czy też zapoznanie dzieci i uczniów z kulturą i tradycją. Często dbacie Państwo również o odpowiednią estetykę szkół i przedszkoli, ozdabiając świątecznie wnętrza. I przy tej właśnie okazji dość często zadajecie Państwo pytanie, czy koszty organizacji takich uroczystości oraz ozdób okazjonalnych mogą być finansowane dotacją, szczególnie, że na te koszty składają się często również koszty zakupu artykułów spożywczych. Jak zawsze przy tego typu zagadnieniach, odpowiedź na pytanie znajdujemy oczywiście w treści artykułu 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, który wskazuje, że dotacje są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły czy przedszkola, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cel ich działalności. Jakie są cele jednostki oświatowej? No, precyzuje oczywiście statut, który w tym zakresie opracowany jest za pomocą, czy na podstawie, czy przy pomocy rozporządzenia dotyczącego podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przypadku przedszkoli, a w przypadku szkół kształcenia ogólnego. I w załącznikach do tego rozporządzenia określa się nie mniej, nie więcej, ale właśnie cele poszczególnych typów szkół i przedszkoli. Pośród tychże, tak w przedszkolach, jak i w szkołach, wskazano między innymi wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych. Aby cel ten mógł zostać osiągnięty czy zrealizowany, niezbędnym jest oczywiście wyposażenie w różnego rodzaju ozdoby, w tym te związane z różnego rodzaju świętami, prawda? Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, to jest jasne, i wszystkie doświadczenia dzieci płynące ze sposobu organizacji pracy przedszkola, no, są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia kierowane, jak i czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, ale ważne są również w tym zakresie uroczystości przedszkolne, o których też mowa w treści tegoż rozporządzenia. Cele wychowania przedszkolnego zawarte w tych właśnie przepisach należy rozpatrywać na tle również preambuły do ustawy Prawo oświatowe i ich konkretnego brzmienia, między innymi poprzez budowanie systemu wartości, rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej do rodziny, do grupy, do wspólnoty narodowej oraz budowanie postawy patriotycznej, które pozostają w relacji oczywiście do potrzeb i oczekiwań rodziców. Zatem organizacja różnego rodzaju uroczystości, w tym również organizacja uroczystego śniadania na przykład, wpisuje się w te treści nauczania, które są realizowane w przedszkolu czy też w szkole, bo realizuje de facto w przedszkolu program wychowania przedszkolnego, a skoro tak, to również zakup artykułów żywnościowych do organizacji takiej uroczystości będzie w tym przypadku nie związany z żywieniem sensu stricte, ale będzie w tym przypadku zakupem pomocy dydaktycznych niezbędnych do wskazania dzieciom tradycji świąt Wielkiej Nocy. Szczególnie, że stosownie do treści załącznika do rozporządzenia, jednym przecież z obszarów jest wychowanie przez sztukę. Dziecko jest widzem i aktorem. Aby dziecko kończące wychowanie przedszkolne wiedziało, jak należy zachować się na uroczystościach, no to trzeba oczywiście te uroczystości organizować, na przykład na koncercie, na festynie, przedstawieniu w teatrze czy w kinie. Aby kształcenie dziecka w takim obszarze było możliwe, koniecznym jest zatem organizowanie tego typu uroczystości, koncertów czy też festynów. Organizacja uroczystości realizuje zatem wprost cele wychowania przedszkolnego. Zatem nie można mówić, że koszty związane z organizacją tej uroczystości nie mogłyby być finansowane dotacją jako cele przedszkola. Dla bezpieczeństwa oczywiście należy również dokonywać wpisów w dzienniku czy innej dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, organizację czy to tych
konkretnych wielkanocnych, czy w przyszłości również innych uroczystości, czy też imprez, które szkoła czy przedszkola organizuje. Pamiętajcie również, że i w zakresie współpracy z instytucjami środowiska lokalnego przedszkola organizują przedsięwzięcia takie okolicznościowe, wdrażają innowacje pedagogiczne i projekty i wszystko, co jest z tym związane, wszystkie koszty będą mogły być finansowane, ponieważ one są bezpośrednio kosztem z zakresu kształcenia, wychowania, opieki, no i oczywiście profilaktyki społecznej, o której zapominać nie możemy. Warto zatem w przypadku konieczności wyjaśniania kontrolującym, którzy będą wykazywali się mniejszą znajomością treści rozporządzenia w zakresie podstawy programowej, wskazywać delikatnie na treść tego aktu dla wyjaśnienia właśnie zasadności poniesienia poszczególnych wydatków, bo tam znajduje się odpowiedź również dość szeroko na Państwa wątpliwości.